Witam was w kolejnym filmie i w końcu Pet Simulatora, w końcu mogę to powiedzieć, w końcu naprawili Robloxa po trzech dniach przerwy, po trzech dniach niegrania. No i dzisiaj mam dla was nowe informacje na temat update'u, który wejdzie już dzisiaj o godzinie 17 i naprawdę Preston szykuje mega ciekawe rzeczy. Bo jak wiecie, do tej pory jedyną informacją, którą mieliśmy, no to te nowe deski, VIP deski, które wyglądają w taki sposób, tutaj jeszcze w taki sposób się ruszają i to była jedyna informacja, którą mieliśmy, ale dzisiaj Preston podał naprawdę dużo więcej informacji i wejdą mega kozackie rzeczy do Pet Simulatora. I tutaj macie 5 ostatnich subskrybentów, jeżeli też chcecie się tutaj znaleźć, to koniecznie zostawcie suba. I tutaj macie te zwycięzców poprzedniego konkursu, dzisiaj ponownie konkurs, każde 200 łapek to będzie jeden dodatkowy pet dla was, no i po prostu wystarczy napisać komentarz i na końcu wasz nick. No i pierwsza informacja to kiedy wejdzie update. Update wejdzie dzisiaj o godzinie 17, tutaj macie wiadomość z Discorda, no naszą godzinę jest to po prostu godzina 17. A sam Halloweenowy event potrwa jeszcze tydzień, a więc macie jeszcze trochę czasu, żeby pofarmić candy coins i podrobić sobie mityki i legendy. No i taką pierwszą informacją jest to, do czego będzie służyć ta maszynka. Ta maszynka będzie służyć do halloweenowych upgrade'ów, a więc szykujcie gemy lub candy coinsy, w sumie sam nie wiem, ale raczej gemy będą do tego potrzebne, więc szykujcie gemy. No i dzisiaj o 17 również wejdzie prawdopodobnie X2 candy coins event, a więc będziecie dropić podwójną ilość coinsów i tutaj druga ciekawa rzecz, Preston zamierza przebudować jakby system kalkulowania coinsów, a więc prawdopodobnie nie będzie już tak, że z heaven skrzynki będzie lecieć najwięcej tych candy coinsów, tylko wróci to do normy, tak jak to powinno być na początku, że prawdopodobnie z tej skrzynki będziecie zdobywać najwięcej candy coins. No i kolejną informacją są enchanty, prawdopodobnie wejdzie jakieś wzmocnienie dla enchantów, nie wiem czy te obecne będą po prostu lepsze, czy może Preston wprowadzi kolejne stopnie enchantów, że na przykład, nie wiem, powiedzmy najlepszy już nie będzie super teamwork, tylko najlepszy będzie jakiś ultra teamwork na przykład. I teraz również będzie lecieć dużo więcej candy coinsów, pewnie chodzi bardziej o te wyższe skrzynki typu steampunk chest i tak dalej, żeby to w końcu się opłacało, grindowanie steampunk skrzynki, a nie na przykład heaven skrzynki. No i na koniec znalazłem takiego screena, który pokazuje nowego ekskluzywa, który ma 30 miliardów damage'u, a więc dużo więcej niż ten obecny. Ten obecny ma 12,5 miliarda damage'u, a więc ten nowy będzie miał prawie 3 razy tyle, a więc pety pewnie też będą mieć dużo, dużo więcej, no i te pewnie już nie będą najlepsze. No i to tyle, jeśli chodzi o przecieki, mam nadzieję, że film wam się podobał i miejmy nadzieję, że Roblox już nigdy więcej się nie zepsuje na tak długo.